Widzowie jutro będzie odcinek, jutro snima nie będzie, bo muszę począć. Ktoś miał dostać bana, jak coś zejdzie powyżej 50 won fanat. Pamiętam, no, sprawdźmy, co zeszło, co nie zeszło. Nie wchodziłem dwa dni na giereczkę, bo mi się nie chciało w sumie. <laughs> Tutaj coś jest, uwaga. Tutaj coś jest, 130 won. Jak będzie fanat, to rozwiążemy zaraz sprawę 85 125 5 bonów ze wszystkiego zlecę, tak obiecałem, nie? Raz na jakiś czas tak będę robił. I tu mamy tak yy, 5, 10, 15 25 i 30 bon. Ale co mi zeszła na 130 bon. Rękawica, rękawica mi zeszła, tak, tak, no. A ktoś powiedział, że maksymalnie 100 wonie warta, Za 30 mi zeszła. Mogę dać za 150. I też mi zeszło, yo! Ale tu pitosu jest. 97 23. Ok, tu mamy 5, 10, 15. 25, 35 plus 6, 36 won. Mniej będzie na towarze. 36 won. Okej, okay. zapisz. Sprawdźmy. O, 300 kur... won. Nie, nie wiem, co mi kur... zeszło. Nie mam zielonego pojęcia, co mi tu kur... zeszło, nie? 295 won. Znakomity diaks? Tak, no ale on nie kosztował tyle. Coś jeszcze musiało mi zejść 1095. Miałem nie, miałem nie obniżać ceny, ale do 1000 mogę zjechać, nie? Już ktoś napisał mi dzisiaj na Discordzie, czy nie, nie za 950 bym nie sprzedał. Ja powiedziałem: daj 1000, to ci nie? Więc desperacji są 1095. Korci ten diamencik. Spróbujmy. Co mi tam? Odda. Ja no. Po ch... pięć oddało, powiem wam. Miałbyś nigdy więcej, a to mówiłem w tamtym dniu. Dobra, k... Ostatni raz, nie. Tamy tak. To jest bez skazy. To jest kolejny przejrzysty. Bez skazy, bez kazy, znakomity. Na ja czymś spalę teraz? No i nie spaliłem! A no i na plusie jestem. <laughs> nie wiem A może 60, bo... A mogłem sprzedać. I 190 wydałem, a zarobiłem No a 78. Yy, yy, to dorzućmy tu jeszcze. 65. Odzyskałem to, co bym zaniżył. 267. Te bacharze jak się zmieszczą, to wystawię je. Ja tych bacharzy nie liczałem w ogóle, nie? Mamy bez skazy. Tu mamy yy, przejrzysty. Tu mamy kolejnego bez skazy. Dwa bez skazy Bedopa. Bo nie powiodło się. No dobra, kula tam. I co I co? Nawet dobry, ładny. Pietre, kolejne wony zrobione. Co ja tu mam? HP i do to. No i to w sumie jak to. To 18. Ile zrobiliśmy? Z 20 wąt na plusie będzie, nie? Też pewnie nie wejdzie, nie? O wejdzie Dobra, 70 ta Dozerowanie. W końcu muszę stracić chyba. Najlepsze jest to, że jak mi zależy, to ja zyskuję. To jest najlepsze, nie? Patrzcie! Idealnie na znakomity, to wejdzie pod rząd, widzowie. Znakomity, patrzcie, no los tak... Chciał, to będzie znakomity, na pewno. No, zobaczcie. Chodzi wszystko pod rząd. Jeden yy, pół, o, yy, jednak nie. No i tam, tam. stopień jakości. No szk Odda. No i oddało! Na zero jestem pewnie Czyli 110 wydałem A zrobiłem... Minus Jestem Jestem na minusie! A ile kosztuje wyborniak? 10 bon na minusie jestem Mogę być... Dbajcie na plusie, dobra to już chyba aż tak za bardzo by było wtedy, nie? Dobra, mam świetny pomysł Dobra 190 won w puli było <śm> <ś> <ś> hey, he, he, Nawet mikser jest lepszy No ładne, dwa najważniejsze bonusy. Nawet ładniejsze niż mój poprzedni. Super! Ile Jakub zrobił? 190 bonów miałem. No to taki sam w sumie był, by, by, by był, nie? właśnie. 330 dam. Tylko nie zmieści mi się na szopie, Nie mam tego dać na szopa. 330 minus 190 330 minus 190. Sto 6! 330 won. Widzowie, gadajmy o nowych serwerach. Jak już powiedziałem, jutro y streama nie będzie i to będzie odcinek podsumowujący Onixa. chcę sobie zrobić przerwę, a jak, a jak się odpalę, to będzie wieczór. No trzeba się wyspać. Bo cała doba pewnie streama mnie czeka, bo będą emocje jak grzyby po deszczu sprawdźmy widzowie co tam ciekawego jest dzisiaj mniej więcej taktykę sobie przyjmiemy na start nie wiem jaką zrobię ale coś wymyślę ciekawego ciekawa to będzie seria taka inna podoba mi się powiem wam coraz bardziej mi się podoba że to nie jest yy, handlarz nie bo jednak handlarz na tym serwerze 3 miesięcznym moim zdaniem byłby to tak średni pomysł, nie? Nie, nie, nie mam pojęcia żebym pomnożył hajs czy nie Okej, okay. kopaczy dzisiaj nie chce mi się. Dobra. Niestety przykro, wiadomość jest taka, że jest w piątek o 10 rano. Że ja muszę wstawać do gierki komputerowej tak wcześnie rano. Nie, że o 10, tylko ja muszę wstać o 8, zjeść, żeby tłuszcz się zgadzał, wyjść z psem. No ale dobra, wstanę. I w ogóle, jakie nazwy serwera? Flash? Wschodni Rush? No, na pewno Rush. Jak tam nic, nikt nie będzie grał. Apex nazywa się, czyli Apex to jest jak... Wof łowca, o, łowca. Na strefach i chora Bus pojawia się że ziemna w postaci przesadzającego okienka. Dobra, chyba wiecie, nie? Z pomocą z obecnego wyposażenia rozwoju lodu można stanąć do walki z osobną hydrom, ją i osiągnąć poziom championa pierwszy. Z tego co czytałem, a dobra, to czytajmy na bieżąco, nie będę przecież mówił o końcu, jak jesteśmy na początku. Yy, drop podwojony, czyli chyba 50% do... Bo drop, że podwojony to jest 100%, czy 50% do dropu. Nie pamiętam tamtych, tamtego Johara Buz, bo tam skipowałem. E, bi, potwory i Bose mają 60% mniej peżeta, rozdawanych obrażeń, plus jeszcze jest echo mocy. Więc jeszcze podwójnie bijesz. No, ułatwienie nie, f***. więc tutaj na tym dropku więcej możemy zrobić niż M2. Ja nie wiem, k***a, czemu ludzie myślą, że ja tylko w M2 będę nawet dostał, czy się nie wejdę. Panie, jak ja nie gram k***a, na Polsce za 300 zł, to ja wam pokażę, ile mam SM-ów. Bo już doładowane było na happy doładowałem 300 zł, 303 zł dokładnie. Tyle mi wyszło po walucie. Ja mam 21 tysięcy. No na shopa offline wydałem, więc mam troszkę mniej. No ale 21,5 mam, nie? Oni na Polsce sobie mogą pomarzyć w takich kwotach, a i tak robią jakieś tam postacie, nie? Ja nie rozumiem. Dopalacz PD o 50-200% więcej. PD powyżej z tego poziomu, czyli już szybko będzie exp, czyli nie będzie aż takiego ścisku na e, lochu e, pająków, nie? No bo po dwóch dniach dużo ludzi już w expi, raczej wątpię, żeby tu ludzie robili melejki, chociaż nie wiem jak jest szybki exp i takie słabsze moby, to masz może melejkę ludzie będą robili, ja powiem wam, mam parę planów z w głowie plan jakiś jest, nie? Ale za chwilę przejdziemy począt... od początku, popatrzymy sobie mapy w mecinie. Co tam możemy robić drugie ja nie będę leciał z levelem, nie? Na pewno wbiję szybko level 30 A potem zobaczę, nie? To... Kwestia dyskusyjna co będę potem robił W poniedziałek i piątek eventy super kamienia To razu już w piątek będzie, tak? To fajnie Ale ile ten event trwa? 4 godziny? Fajnie, fajnie czy razu będzie, od rana? Misje bo nie, dla młodych bohaterów zostanie aktywowane, to spoko. Echo mocy, plus widzowie, jest napisane, że eventy globalne też będą działać na Joharabuście. Więc mamy nawet rytualny y, ten, ten event dostępny przez dwa dni, bo on jest do 24. Czyli do niedzieli będzie trwał. Do, 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 do niedzieli do północy. Od jakiego levelu leci system już, Bo to chodzi tylko o moby, jakie bijesz na swój poziom levelowy, nie? No to k.a. tam rękawice do góry co idzie. Nie no, w sumie w szkacie ucznia. To może jakiegoś PDK albo MIX 6,7. No jest tam parę rzeczy co mógłbym yy, wydropić, To musiałbym zobaczyć koła. Jakie tam są. Dodatkowe dropami to wiadomo. Strznie ucznia. No, z tego co widziałem, 5 uczniów można mieć na raz, izowie, nie? więc spoko. Wszystkie e które zostaną rozpoczęte w czasie trwania, dobra, dobra, to już czytałem. Ranki poziomu postaci. Na czas działania z, y, serwerów Johara Boost macie zatopkę. No, nie warto nawet o tym myśleć, bo syf. Y, transfer postaci. Y, po, poziom transferu pierwszy i drugi, o swojej postaci, możesz blokować za pośrednictwem misji z okienku. Yy, lub zakupić w item shopie, wiadomo. Na dwa poziomy: z jego pomocą możesz przenieść postać Gaja założone w oraz swojego magazynu. Item shop, czyli, czyli to co ma założone, ale nie pierwszą stronę Equipunku. Drugi poziom to z pierwszym stroną Equipunku, nie? Możesz przejść na te serwery, na których masz w, wówczas uprawnienia do gry. No to czy ja mogę na wszystkie, nie? Oprócz od na wszystkie będę mógł. Czyli możecie, jeżeli macie postać na Anadolu, grając na, na tym serwerze, możecie do, na Anadolu przenieść. Więc. Ktoś sobie może podrobić? Nie wiem co na Anadolu brakuje. Nie wiem jaki tam jest poziom i to mówisz już na Anadolu. Yy, możecie przenieść przenie 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 na Ruby albo Emerald. Ale moim zdaniem, najbardziej by się opacało przejść na właśnie na Anadolu. Bo problem jest taki, że, na że te wszystkie ulepy, jakie by do a pa pamiętajcie, że nie mają chary, będą oparte na tych serwerach gdzie jest, gdzie, gdzie jest przyludnienie, jak Bagena mój rubi Chyba, że będziecie używać te postacie, jako dropienie korów, nie? To to może faktycznie, bo ja po wielu fuzjach na jednej postaci typu posłużę mam 35 postaci, nie? Więc jak robiłbym kory dziennie 35 razy 5, no to ile to? 150 będzie około, jakbym nie miał co robić w życiu, nie? Więc yy, miałbym kolejne dwie postacie, bo dwie postaci można przenieść. Więc to ma sens, ale patrząc z góry, czy, czy się będzie. Op Mówię, są dwie opcje. Zrobić eku podstawowe i potem przejść na baganamu i mieć początek fajny. Albo zrobić eku i dla zarobku przejść na Anadolu i tam słychać wszystko co zrobicie. Bo tam na Anadolu nie jest jakiś wysoki poziom, nie? Więc. No, albo baganamo, albo Anadolu, ale musicie. Mieć odblokowany dostęp na Baganamu, żeby przejść, nie? No ja przyniosę na Baganamu, no gdzie mam przenieść? Na Rubik? No to ja na pewno na Baganamu przyniosę, tylko... Ja nie wiem, jaki poziom osiągniemy na dropie. Ja nie wiem, co tam będziemy robić. Pierwszy raz będę grał z limitem na item shopa. Chodzi o ładowanie oczywiście, nie? Więc... Pff, nie wiem. Na Onyx niemożliwe. Możliwe na Emerald i Ruby. Na marmara nie są. Ciekawe, czemu marmara nie jest. Marmara ma o wiele mniej ludzi niż Baganamu. A może. Bo to chyba nie jest serwer eventowy, tak mi się wydaje. Czekajcie, lognę się i zobaczę. Nie, no nie jest serwer eventowy specjalny. Dziwne. Baganamu jest większy zrobiony niż marmara. Na Baganamu można. Nie wiem o co chodzi. Okno, zasoby na jest sesję transferu. 9 dni macie. 12 lutego. Aha, czyli dwie przerwy techniczne. Niestansferowane przedmioty. No Z tego co widziałem, na pierwszy transfer trzeba bić level championa. Czyli ubić hydra w bić level championa. Przy tych procentach expa, jakie tu są, to jest chyba nie problem. Mi się wydaje więc. Drugi transfer się kupuje w item shopie. Ewentualnie możesz kupić go drugi transfer, ale EQ nie przyniesiesz co, co masz na pierwszej stronie. Nie wiem, na tym będziemy się zastanawiać. Na razie nie wiem, nie? No jest napisane, że pierwszy level czempiona musisz mieć wbity, żeby przenieść. Więc y, jedziemy dalej. Siła tygrysa nie, zwój lodu nie. Zodiaka nie, Gwiezdny skarb nie To jest błąd, bo to powinna być zielono, zielona ebońitowa szkatuła, ale y, echo wiadomo, a wiadomo ale tu jest, yy, tu jest ale, nie, że jak ulepszysz te zbroje, albo będziesz miał założone, to może się przenieść. Bo otrzymane za pośrednictwem misji przedmioty zbroja Smoka plus 12 i Smoka plus 12 można przetanstrować tylko wtedy, gdy są wyposażone. Bo ostatnio była afera i mówili, że nie można, ale pozwolili, bo tylko ci, co mieli założone, ale o tym nie powiedzieli. Więc dużo ludzi nie przyniosło tego eku. Więc niskim kosztem można założyć yy, śmieci po 12. One są mało co warte, akurat nie. Nie wiem, ile na na ma taki sypie jest warty. Pewnie 14, bo może. Bo jak macie tyle zbroi wężowej, to po co to kupować? Nie. Ale. Bardziej na drop, bo na jaki to jest level, a to misje niżej są, zaraz zobaczymy. O, i tu macie te misje, nie? Drop na 90, 90 level, 96 poziom. No, na, na jakiegoś dropach chyba, nie? Bo tam ile to ma obrony? Plus 12. Mamy obrony. No to na dropa może być, nie? 8% odporności na damage tu jest chyba, nie? No nie, ma szału. W sensie, to jest takie śmieciowe eku, ale jak dają darmo Wiecie, to jest, co to jeszcze macie, magia i perżeta. czyli takie Dla dropa tylko Co tym dropem byś chciał robić, nie wiem Więc, no dobra, popatrzymy Więc tak yy, bo Już mam w ogóle plan, że chyba dodania nie będę kupował <śmany> Mamy uwaga Jasna, zielona będą ma szkotówka, a fioletowa bądź ma I mam dwie taktyki, widzowie Jakie ja widzę na stacji servera, nie? Zobaczmy w ogóle dropy jakie tam są Jasna, zielona i fioletowa Okej okay. Mamy tak, zdanie, i A tu mamy Szycia i kryta I dodanie i rozrobanie, Super dropsy, nie? Ale na pewno kamulek będą warte I fasolki też no dobra, więc co, co ja widzę? Co ja widzę? Yy, a to nie no, jeszcze poczytajmy do końca zanim będziemy ustalać plan. Yy, co my tu mamy? Yy, pięć skrzyni ucznia to już mówiłem. Można mieć naraz. No wiadomo, eku, szkatułki, eku syf. No ale jest. Co my tu mamy? 10 umiejętności. Zniż 50 bossów. Złota skrzynia zodiaku. 50 kamieni metin. To jest dobra strunia zodiaku, czyli co? Mogę być w M1 i mieć strunie zodiaku? Co? sobie instancji... Yy... Ale co znaczy osobie instancji? Nie rozumiem tego, jak, o co chodzi z tym... W sensie, Leapera mam upuścić, czy coś w tym guście? Czy chodzi o wszystkich bossów? Czy o co chodzi? Nie wiem, Nie wiadomo, nie? Nie wiadomo. Nie wiem. No bo, nie wiem. Yy, odblokuj poziom transferu pierwszy, transfer postaci, dobra, dobra. Misje i nagrody są automatycznie się wymagań. Piąty są postaci, dobra, dobra. Yy, czyli do, dodatkowe jakieś tam dostajesz odblokowanie. Po odblokowanie poziomu transferu pierwszy lub drugiej postaci, najpierw uzyskasz dostęp do różnych przedmiotów dla swojej postaci. W nagrodę za misję, czyli macie ekstra nagrody. A oprócz tego otrzymać pakiet nagród, który zostanie przesłany po transferze. W lutym, na zwykły twojego to pozytywnie przedmiecze w sklepie yy, okej. Okay. Talizman lodu. Spoko. To chyba pewnie sung ma jak yy, po transferze, bo po co mi dawali teraz, nie? Nie no, to jest akurat. Tylko tylko talik. Tutaj co jest dobre? Też sam syf. Nic ciekawego. No, i tu mamy napisane transfer, nie? No, i jest napisane, że level championa trzeba wbić. Więc, jak chcecie przynieść polskę, level championa jest, jest potrzebny. Jak myślę o taktyce? Są dwa sposoby, widzowie. Jakie ja widzę aktualnie. Bo tu jest napisane dziesiąty level. Yy, więc, powiem wam tak: Ja bym yy, sobie na siłę eku bym zrobił. Na innym koncie dropium ekstra dania i zmianki I głównie jaki zrobek widzę, który najbardziej będzie opłacalny, skoro wszyscy mają łatwiej To wydaje mi się, że KU Wydropić Tak mi się wydaje Bo, że ja poświęcę czas tylko, żeby sobie zrobić EKU. Zostań mi parę godzin na starcie, a na starcie raczej wszyscy będą lecili z levelem, i raczej mało kto będzie bił metiny. Więc ja będę mógł wykorzystać, więc ja na pewno zrobię podstawowe EQS HP i tak dalej. No i będę bił metiny. Tak mi się wydaje, że to będzie najlepszy pomysł, nie? No bo mówię, jeżeli ja się skupię tylko na tych questach yy... jak ebonitowa szkatułka i zielona, co nie powiem, mi się przyda. Ale dobro później byśmy to zrobili Nie? No bo... Wiecie, macie początek serwera Wszyscy robią postacie, każdy ma jakiegoś idem shopa To jest serwer słabszy, więc słabsze metiny i tak dalej są Nie trzeba mieć takiego eku. EQ Idziecie tutaj od razu, nie? Jakiś start serwera No i co robicie? Levelujecie i y Na... Do, do lochu, nie? No Ja nie potrzebuję levela, powiem wam szczerze jak zrobić taką postać bijącą od M1 potem do M2, i tak dalej, to wydaje mi się, że nie będzie kosztowało du dużo. Plus, macie jeszcze super metiny, nie? Czyli 5 metinów w jednym, w tym samym dniu, co sta serwera jest, być może od razu będzie odpalone. nie wiem, czy chodzi o całą dobę, czy nie, nie wiem, ile godzin te, te eventy będą działać, nie? Więc, no, wydaje mi się, że najlepszy zrobek, jak ja widzę, co da mi dużo siama, to y, KU, nie? Po prostu. I nie, nie ma sensu po prostu na, na Hama na początku robić tych questów na zielone, buntowe szkatuły. Robić po prostu za swoje, wymieszać eku. Stracimy na tym trochę sm ale ja potem to odzyskam, nie? Ewentualnie, jak już będzie dużo ludzi na Metinach, to wtedy będziemy robić y, te 10 levele, właśnie po te szkatułki i sobie będziemy robić eku. No bo jeżeli ja będę robił eku, gdzie mało kto będzie bił Metiny. No to bez sensu, nie? Zarobek przeminie mi z wiatrem. Plus, jeszcze ja sam chcę wbić skillę. Ja będę grał Wojem Body z tego względu, bo ma Berserka, Bo ma yy, nazwijmy to właśnie Aurę, nie? Czyli dwa ważne skile dla dropa. Nie widzę innej opcji. Surę, potencjał Sury jest lepszy na endgame albo na wyższym levelu. Na, na mniejszym levelu, no nie, no nie, jednak nie. Strach tak nie działa, tak samo zbrojka też się wtedy. Więc yy, wydaje mi się, że, sura, znaczy, wojbody będzie najlepszy. KU będzie drogie dopiero, nie wiem, po paru godzinach od startu, i ta drogość będzie działała maksymalnie parę dni. Ja się to zgodzę, nie? Tylko i potem wiadomo, że ludzie będą robić te postacie i tych KU' będzie za dużo, więc one będą warte. Ale mi chodzi o taki pierwszy strzał na starcie Young będziemy potrzebowali, na Eku jakieś, nie? Skoro ludzie będą robili postacie pod e-bojntowe szkatuły, pod e i te misje, no to Tone Eku będzie bardzo tanio można wyrwać, nie? Że więcej ludzi będzie potrzebowało. KU niż będzie ich produkowało, więc cena będzie za. Fasolki nie będą drogie, no może przez chwilę, bo ludzie tego nie robią aż tyle. Nie wiadomo kiedy blaski będą na tym serwerze yy, Czekajcie, To jest kalendarz eventowy Mamy rady postelnika. Przy okazji będziemy bić metiny rady na sel, pójdą mnie. myśl nie będzie się. Yy, rady postelnika. Księgi umiejętności dodatkowo jeszcze z będą leciały, o, ale super, ich dużo będzie. Ale się drobię. Co my tu mamy jeszcze? Yy, też rady, ale no, szkatułka w sobotę będzie. No to, no to widzowie, no to. Yy, dopiero się pojawią te szkaty blasku w sobotę. Więc jeszcze mo można zarabiać na fasolkach i tak dalej, jak się, się wydropi. Potem już powiem Wam ciężko będzie, ale widzę, że dwa razy jest, nie? W sobotę i w niedzielę po 4 godziny, więc no, jest okej, okay, nie? Ja nie wiem jaki będzie endgame dla mojego dropa Żeby, żebyście zdali sobie sprawę, nie? Nie mam pojęcia Co ja będę w stanie osiągnąć Tym dropem Mówiąc po miesiąc, na przykład, nie? Nie wiem, no Jest parę pomysłów, na, na których mogłem zrobić, nie? pamiętajcie, że nie mają Hary Więc jest parę rzeczy, gdzie mogę się wykazać, ale ja nie wiem, jak rynek się unormuje przy tak znerfionym serwerze. Bo wiadomo, teraz więcej ludzi będzie robiło więcej rzeczy, nie? Albo na jaki muszę wbić, żeby farmić te metiny? Bo przewiduję, że M2 będzie ścisk, ale pustynię mamy wolną. Teraz pytanie, ile botów na nie będzie. Zropienie biologa. Też te zęby by zeszły, raczej FMS-ów tak nie bardzo yy, Handel plus ulepszanie. Patrzcie, a co ja mogę robić na wyższym levelu, gdzie nie będę miał tej ubranej postaci? Zbierać złom? <laughs> w się. Sensie, dobra, wbijamy level 1,5, nie? Taktykę przyjmujemy, lecimy z levelem, jak 5. Cały budżet mam na EQ na ogień. Bylebym jeszcze 60% Zostaje mi 5000 SM Około Bo tyle pewnie z 15 taka wydam jak nic I co ja potem robię? Jestem pierwszy na grocie, albo jednym z pierwszych I będę pisał do Turków, Please y, Come to y, maxi maxi I y, zbierać your złomku Nie? I like nim fuck plus 5 No w sensie, co ja mam więcej zrobić wtedy? Druga sprawa, gramy jak typowy Polak, jak na przeciętny Polak, masz jakiś budżet, bo wypłata za niedługo święta, musisz brać na prezenty, no to wydajesz 300 i nie masz więcej, nie ma, że sobie weźmiesz bociana. Ile ludzi tak gra, że ma minimalnego item shopa? I tak się bawią, ja chcę poczuć te wrażenia, być po prostu biedakiem, wiadomo no, 300 złotych na gierkę to dużo, nie? Jakby nie było. Nie każdy sobie może pozwolić. Jeżeli się okaże, że nie dam rady na małym levelingu z taką kwotą, no to się poddam, ale no przynajmniej chcę spróbować, nie? Ale cenie z levelem na Hama to jest taka głupota. K***a. Po prostu macie tyle opcji wypisanych. Jeszcze pewnie więcej bym wymyślił, jakbym jeszcze pomyślał. Że po co k***a, yy, wbija się na level większy? Będą mi tak dymesy na małym levelu. Trzy razy. Dwa razy by robiło. Dwa one w innym jesteś. Pierwsze co robimy na nowym serwerze. To miksujemy EQ pod HP. I chyba tyle. W sensie pięć wartości a taką złoje musi być i HP wreszcie, nie? Będę już robił. Znaczy wydaje mi się, żeby to też zrobić pod drewno, nie? Nie wiem co z butami. Chyba buty skipne i dopiero jak mam bambusowe, albo sobie je kupię na rynku, wtedy sobie je na HP i kryt. I to, ta, to, takie EQ będzie mnie kosztowało pewnie no połowę budżetu, jak nic. Na pewno też kupię jedną szkatę na skillę yy, tylko po to, żeby mieć rady i egzo, nie? Bardziej EGZO. Jeżeli mam nadzieję, że rufus będzie mi działał, ten pakiet z lufusem nie, Mam nadzieję, że on się odpiera co serwer. E, chodzi mi o to, o chciałbym go mieć, nie? Boli niewielki polant, taka prawda, no żal mi d ściska, że tam nie gram i szukam tylko wymówki, że tam wrócić na pełnej, nie? Panie, za trzy stópy na tamtym serwerze, to ja będę miał ile item shopa hehehehe. <klaski> Hehehe. SM No to bez kitu abym bym se pograł. Nawet jednego i tema chyba nie zblosuje. Nie no, jeden ma na pewno. Dwa i tema, o i koniec budżetu. Czyli to koło będzie na starcie, nie? Dobra widzowie, robimy test z koła, mam 1000 SM-ów. Zobaczmy co tu jest na tym kole. Bo to, to koło mnie czeka na starsie. Z ciekawości. Co tu jest? Ciekawe czy za ten mój budżet Talizman wlosuje na tym kole. No, ale co, Po co mam się przypatrzeć o Turcji? Ale Turcja jest tanim krajem. Więc z moją wypatą byłbym tam z. za człowiekiem, nie? Tutaj, jak ty byś przejechał ze swoją wypatą Kasperę do Szwajcarii. Tam byś akurat był z... biednym człowiekiem. Wydaje mi się, że bezdomni mają więcej niż te wypaty. No, te koło takie skamerskie się wydaje. Będzie śmieszcie, dużo SM stase. Nie ma tu nic fajnego. NO! A, dobra, cofam. Jak wygram... Nie, nie wygram. Coś czuję, że 3000 SM wygra sam Talizman. <noise> tak będzie. No i... 1000 SM, test koła, widzowie... A na talizman nie wleciał. Jest super. Będzie śmieszny na starcie. Ale przynajmniej nie będzie tej spiny, że będę musiał lecieć z levelem... I, i nie będzie alchemik. rozumiecie? Nie będzie 12 godzin klikania alchemii na, na streamie. To dziwny stream będzie, nie? Naprawdę. Zero klikania alchemii, bo my nie, 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 nie będziemy na nią stać, nie? To znęfili? No nic to, po prostu to jest to cały znęfione, że 10% mniej biją moby i tak dalej. I, jedyna różnica jest to, że jest echo mocy. Czyli jeszcze dwa razy więcej bijesz. Więc te chyderki, te inne bosne, merki, te nie wiem, na kozikach ludzie będą zbijać? Przecież jak... Jak yy, jest zneryfiony, zneryfiony, zneryfiona Hydra i jeszcze daleki lodu plus 10 możesz sobie zdobyć No to w kozikach ludzie Hydry będą robić, tak? Dobra widzowie, idziemy teraz na Baganamu, muszę doładować 100 złoty. Witem szopa, żeby Rytualne zrobić na surze, mojej głównej Bo tam mi się rękawice skończą, lepiej żebym miał w zapasie, nie? To byśmy poszli Ma no, antykami się przedłuża alchemy na takich większych serwerach. Jak nie chcesz wydobyć na sm -y. i to parę bomb tylko kosztuje przedłużenie alchemii. No, dużo ludzi tak robi. Antykami przedłuża. Ja tak robiłem często na no, bagażamon, właśnie. Tylko mam sm -y, nie? To po co mam to robić? Gdybym smów nie miał, musiał doładować. To antykami bym zrobił. No, a faktycznie się dusza, no. <śmiech> Zapomniałem. <śmiech> Już. Lepiej. Deskę mogłem kupić, w Shopie ach ten damage Brakowało mi tej historii powiem wam Super, że wracamy potem, nie? Brakowało mi tego Wiadomo no Już nie jest to, co kiedyś, że byłem jednym z, Może nie z pierwszych, ale w topce byłem W PvE kiedyś A teraz pół roku się nie grało, nie aktualizowałem postaci To już nie jest to samo, nie? Niestety przez to, że nawet nie grałem przez pół roku na tym serwerze, nawet trochę więcej niż pół roku, te 8 miesięcy, to i tak moja postać zyskała na wartości jakieś 30%. Bo przez to, że tak bardzo ulepy złożały i sam metalik na lód. same te dwa itemy tak wywindowały moją postać, że jej wartość doszła jakieś 30%, nie? A nawet nie grałem, kurwa, to jest najlepsze. Tutaj, co bym na pewno zmiksował, to 1.5. Szycie z czymś najlepiej: z diabłami i ludźmi, ale to kiedyś indziej spróbujemy. Nie chcę mi się znowu tysiąc związek to No Ale ludzie inaczej, żeby wam zobrazować, ludzie sprzedają po 10-12 tysięcy wonów. Takie oferty są, że tyle mają na cel. Więc y, stać ludzi na to, żeby nawet w wonach kupić jakąś broń, nie? Talik plus 200. Kolej sprzeda za 15 tysięcy wonów. Lód, y, y, no. Szukam jakiegoś innego. 15 tysięcy won. Na przykład, koleś by stawiał tysięcy won na sel, nie? Czyli by przydał pewnie jakąś postać dobrą. No tak, czy siak, moja broń byłaby warta około między 13 000 a 16 tysięcy won. Ta broń byłaby warta, nie? Czyli w przeliczeniu około 20 tysięcy złotych, nie? A najlepsze jest to, że. Y, Pół roku temu była... nawet nie pół roku, rok temu, jak wbijałem, no w listopadzie, no rok temu będzie już, bo na godzinie żeśmy wbieli to na plus 15, to była połowę tańsza, nie? Przez te jak ulepy zdążały. Ale taka jest prawda widzowie, no. Kto się mógł spodziewać rok temu, że Gatewatch y, tak bardzo nad... Jeszcze nie prowadzi aktualizacji, gdzie będzie można dropić te ulepy na mapie. Muszą taką aktualizację wprowadzić. No wiecie jak mało ludzi ma bronie wężowe na dobrym poziomie No i to dzisiaj rozdam, nie? O to No widzisz madnis. Madnis, prawie Kto wie, jak gdybyś tylko raz wziął udział, to może byś wygrał Czy jest D Diff XA Jesteś? Olej z Twitcha pamiętam Jak ci nie odezwie, to rusujemy dalej. Jesteś, to napisz mi na Discordzie Hanuki, no byłeś blisko. Rudego w też był blisko. Ej! No. To no tam? Nie, nie widz mnie. Przestań. 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 Już. No. Pi, 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 pi. Taki, tutaj ma tyle sierści i wygląda jakbym miał fałdy tłuszczu, nie? Patrzcie. E. E, be, be. USPS Proszę bardzo. Tak to jest prezent. Złóż ofertę. Wysłałem ci. go Nie mnie. E! Krz, krz. e krz. Dostałem dziękuję. No i super kolejne sprawy będzie miał na ten. Dzięki Asuba. Dzięki, a dzisiaj widzimy się w piątek na starcie Dzisiaj, no jeszcze nie dzisiaj, jutro będzie odcinek Podsumowujący Onyxa, ja spadam Fajnie było, elo, e, cim, ta się Do później